redukcje na południu kraju, największe od lat. Znak zapytania Douglas zamknie 500 sklepów w Europie. Popularna sieć perfumerii nie odnotowała spadek obrotów w związku z dotknięciem i pandemią COVID-19, a jednocześnie mocny wzrost sprzedaży online. Do jesieni 2022 roku sieć Douglas zamknie 500 spośród 2400 swoich drogerii w Europie, poinformowała w czwartek 28 stycznia 2021 w Düsseldorfie dyrektor wykonawcza koncernu Tina Mueller. Dotyczyć to ma przede wszystkim sklepów w krajach południowej Europy, ale także 60 spośród 430 drogerii w Niemczech. Oznacza to, że pracę straci około 600 niemieckich pracowników Douglasa, który zatrudnia w RFN blisko 5200 osób. Firma zapowiedziała, że agencja transferowa pomoże zwalnianym pracownikom w zdobyciu nowej orientacji zawodowej. Obiecała też odprawy, które mają być hojniejsze niż zazwyczaj wypłacane w tej branży. W Polsce Douglas ma około 140 perfumerii. Na razie koncern nie poinformował, czy część z nich również zostanie zamknięta. Swoją decyzję firma tłumaczy znacznym spadkiem obrotów w handlu stacjonarnym w wyniku pandemii koronawirusa i związanym z nią lockdownem w krajach europejskich, jak również rosnącym trendem zakupów online. W obliczu tej trwałej zmiany w zachowaniu kupujących w kierunku zakupów online, Douglas już latem 2020 roku starannie przeanalizował działalność całej europejskiej sieci, zapowiedział dostosowania i teraz zakończył tę analizę, oświadczyła firma w komunikacie. Według opublikowanych danych od października 2019 roku do września 2020 roku obroty sieci drogerii spadły o 6,4% do 3,2 miliarda euro. To tylko nieznacznie mniej niż rekord z poprzedniego roku, podkreśliła Mueller. Straty w handlu stacjonarnym zostały złagodzone dzięki mocnemu wzrostowi handlu online, gdzie obroty wzrosły o prawie 41% do 822 milionów euro. Żaden z naszych konkurentów nie rośnie online tak mocno, jak my, podkreśliła Mueller.